każdej ze szkół podstawowych w Pruszczu Gdańskim trwają ostatnie prace przed zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego. We wszystkich pruszczańskich podstawówkach 1 września uczniowie zobaczą sporo zmian na lepsze. Trzeba pamiętać o tym, że nasze placówki to nie są szkoły, które mają rok czy dwa, to są szkoły, które mają już kilkadziesiąt lat, w związku z tym co roku staramy się modernizować jakiś fragment danej placówki, sprawiedliwie, żeby w każdej szkole pojawiały się nowe urządzenia, nowe doposażenia, żeby modernizowano kolejne pomieszczenia. Chcemy, żeby każda z naszych szkół była piękna. My z kamerą odwiedziliśmy szkołę podstawową nr 3 imienia Jana Matejki, w której trwają ostatnie prace wykończeniowe, a zmian będzie naprawdę sporo. Jeszcze w czerwcu, pod koniec roku szkolnego, ukończyliśmy budowę ogrodzenia terenu szkoły, co niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. W samym budynku szkolnym na ukończeniu jest budowa sieci internetowej wraz z siecią telefoniczną. Przy tej okazji również zmodernizowana zostanie sieć szkolnego monitoringu. Poza tym wymieniliśmy posadzki, nawierzchnię w dwóch salach dydaktycznych. Również zmodernizowaliśmy pracownię językową, która zyskała nowe, piękne wyposażenie. Również w pozostałych pruszczańskich szkołach podstawowych czeka na uczniów wiele nowości. Cały rok trwają różne inwestycje. W tej chwili zakończyliśmy w jedynce modernizację dwóch klas dla klas pierwszych i modernizację placu zabaw w przedszkolu, który jest częścią zespołu szkół numer 1. W szkole numer 2 wyremontowano boczną klatkę, stołówkę, doposażono klasopracownię informatyczną i wymalowano szatnię. W szkole numer 4 jest zmodernizowany pion łazienek, jest zmodernizowana sala pedagoga i psychologa, zamontowano kabinę akustyczną. Widać, że dla włodarzy Pruszcza Gdańskiego inwestycje w placówkach oświatowych stanowią ważny element w corocznym planie miejskich inwestycji. A to wszystko po to, aby czerpanie wiedzy odbywało się w jeszcze bardziej komfortowych warunkach. Polecamy również zobaczyć brytyjskie wojsko na Factorii, czyli Drop Zone 4 oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.